Miejska Biblioteka Publiczna w sobotę 28 września oficjalnie otworzyła swoje drzwi w nowej siedzibie, czyli Ostrowieckim Browarze Kultury. Gościem specjalnym sobotniego wieczoru był Artur Andrus. W wielu miejscach w Polsce pewnie będą zazdrościć, jak zobaczą, jak to jest wszystko zrobione, jakie piękne jest i od zewnątrz, i od wewnątrz. Taka zazdrość pewnie się w paru bibliotekach pojawi w Polsce, no ale to cieszy człowieka, że coś takiego się dzieje, że takie miejsca powstają i że to nie tylko na przykład duże koncerny są sobie w stanie zafundować tego typu miejsce, ale że biblioteka może się w takim pięknym miejscu znaleźć. Biblioteka ma wiele pomysłów. Stara się zachęcić dzieci i młodzież do czytania i wypożyczania książek. W drugi dzień oficjalnego otwarcia w swojej nowej siedzibie panie bibliotekarki zaprezentowały szereg animacji i wydarzeń, które miały zainteresować zgromadzoną publiczność. Było wesoło i teatralnie. Przedstawienie Szewczyk Dratewka w murach Ostrowieckiego Browaru Kultury zaprezentował katowicki teatr Gry i Ludzie. Jest bliski kontakt z widzem. Dzieci są bardzo blisko, co nam bardzo odpowiada. Dzieci były, wydaje mi się, że zadowolone. Słuchały z przejęciem całej historii, oglądały uważnie spektakl, także wydaje mi się, że fajnie to wszystko wyszło. Niedzielne popołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej spędzały całe rodziny. Od lat biblioteka stara się ściągnąć czytelników różnymi sposobami, ale wiemy, że kiedy zachęcimy dzieci, nawet te najmłodsze dzieci, które przychodzą ze swoimi rodzicami, no to mamy nadzieję, że jako osoby dorosłe też kiedyś przyjdą do biblioteki i sięgną po książkę. Atrakcji nie brakowało zarówno we wnętrzach biblioteki, jak i na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Będę tu starał się jak najczęściej przychodzić po wypożyczanie książek. Bardzo fajna, a ja lubię czytać, więc dla mnie jest akurat. Na przykład jak będzie padał deszcz, to będę przychodzić. Rodzice z uśmiechniętymi i rozbawionymi dziećmi zgodnie podkreślali, że im też się podoba. Ogólnie pomieszczenia i wyposażenie bardzo nam się podobają. Córka jest zachwycona. Czas tutaj coś ogląda i na razie nie chce stąd wychodzić, więc myślę, że naprawdę super inwestycja i sprawdzi się w naszym mieście i będziemy my na pewno z niej korzystać. Bardzo fajnie, że jest takie miejsce, gdzie można przyjść i posiedzieć w kawiarni i do czytelni, i do księgarni, i do biblioteki. Niedzielne popołudnie nie zabrakło niespodzianek i wręcz zaskakujących propozycji, jak na przykład teatr japoński. Chcieliśmy po prostu wybrać coś takiego, co będzie najbardziej charakterystyczne dla tej japońskiej kultury, dla japońskiego teatru Kamishibai. Stąd postaraliśmy się o japońską muzykę, o japońskie różne takie gadżety, żeby dzieciom przybliżyć i żeby się zorientować, czy dzieci będą tym zainteresowane. Jak się okazuje, spotkania z japońską kulturą będą się odbywać w bibliotece w każdy poniedziałek, a kolejną propozycją dla mieszkańców mają być magiczne spotkania z nauką. Bo to wszystko jest związane z książką. Gdyby nie te książki, gdyby nie nauka właśnie spisana w książkach, no to skąd byśmy to wszystko wiedzieli? Dlatego te różne zabawy ściągają do nas dzieci, bo one są kolorowe, emocje wywołują u dzieci. A przy okazji dzięki temu dzieci dowiadują się, że różne te właśnie historie my poznaliśmy z książek. Więc zapraszamy wszystkie dzieciaki w każdym wieku do nas, do biblioteki. Taka różnorodna oferta ma zachęcić szczególnie najmłodszych adeptów książki do czytania i spędzania czasu w bibliotece, a dzięki nowej lokalizacji obcowanie z książką będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Będziemy wypożyczać książki w pięknej wypożyczalni dla dorosłych, z wolnym dostępem do półek, w pięknej czytelni z fotelami klubowymi, gdzie będzie można przeczytać, przejrzeć prasę. Ale ponieważ mamy nowe warunki, jakich do tej pory biblioteka nie miała, stąd też chcemy, ażeby równolegle do wypożyczania książek prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną, działalność popularyzującą książkę, czytelnictwo. Dlatego też poza wypożyczaniem książek, tak naprawdę każdego dnia, od poniedziałku do soboty, coś będzie się w bibliotece działo. Miejska Biblioteka Publiczna będzie otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 18 i w każdą sobotę od 9 do 14.